Moją uwagę zwróciła figurka bursztynowego niedźwiedzia, znaleziona niedaleko Słupska w 1887 roku podczas kopania torfu. Jest to prawdopodobnie neolityczna figurka, która była amuletem łowcy niedźwiedzi. Wierzono przez lata, że przynosi szczęście. Pisano o niej w okresie międzywojennym bajki, opowiadania, wiersze. Ta figurka, pieszczotliwie zwana słupciem, zachwyca swoją niezwykle prostą formą, a jednocześnie wspaniałą barwą, która działa na zmysły. Już samo patrzenie na niego daje wrażenie, że czujemy zapach miodu i wilgotnego mchu. I myślę, że to już przynosi szczęście.